serdecznie czytelników portalu informacyjnego zinfo.pl. Znajdujemy się przed Zgorzelecką restauracją Espresso, gdzie odbędzie się uroczyste rozdanie nagród. Oprócz samych laureatów znajduje się z nami honorata, którą przywitam. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Mam do Ciebie kilka pytań, które z pewnością nie tylko mnie nurtują. Jestem bardzo ciekawa, jak rozpoczęłaś swoją karierę, jak to się wszystko zaczęło? To znaczy, wydaje mi się, że kariera to zbyt duże słowo na określenie tego, co obecnie robię, ale jeśli chodzi o moje rozpoczęcie udostępniania swojej muzyki i tego typu spraw, to zaczęło się od tego, że moi koledzy z mojej klasy mają zespół hip-hopowy i poprosili mnie o to, abym się udzieliła gościnnie w jednym z kawałków. No i tak to się zaczęło, tak zaczęłam pokazywać swoją muzykę w internecie i zaczęło natrafiać do większej liczby odbiorców poprzez portale internetowe. I dlaczego akurat śpiewanie? Dlaczego akurat śpiewanie? To jest tak, że w sumie od dziecka wiedziałam, że to jest właśnie ta droga, którą chcę kroczyć w życiu, że to jest muzyka, że to jest śpiewanie, występowanie. Już jako mała dziewczynka siedziałam przed telewizorem, oglądając wszystkie stacje muzyczne i wyobrażając sobie, że właśnie za kilkanaście lat to ja siebie zobaczę na tym wielkim ekranie. No i jeśli chodzi o takie występy przed wielką publicznością, przez okazywanie emocji śpiewając, to zawsze mnie jakoś tak ciągnęło do tego i dlatego śpiew. Rozumiem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i zapraszam do środka, gdzie ze zniecierpliwieniem czekają na nas laureaci konkursu. Reagujesz na komentarze wobec Twojej osoby? Czym są dla Ciebie te negatywne i te pozytywne? No jeśli chodzi o pozytywne komentarze, to staram się raczej nie obrastać w piórka i nie podchodzić jakoś narcystycznie co do swojej osoby, bo wiadomo, że to do niczego raczej nie prowadzi i zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze długa droga przede mną, żebym mogła siebie pochwalić. No ale jeśli chodzi o to negatywne, to staram się zwracać uwagę właśnie bardziej na te komentarze, bo sądzę, że można się z nich więcej nauczyć. Czy nie przeraża Cię bycie popularną? Myślę, że chciałabym tego spróbować. Chciałabym zobaczyć, jak to właśnie jest. Być popularną, być rozpoznawaną. Czy mnie to przeraża? W sumie nie zastanawiałam się nigdy nad tym, bo jeśli człowiek miałby się zastanawiać przed jakimś większym przedsięwzięciem w swoim życiu, co jest za, co jest przeciw, to myślę, że siedziałby w domu tak naprawdę i żałował, że wcześniej tego nie zrobił. Jak reagują ludzie na twój widok? Czy jesteś już rozpoznawalna? Czy zaczepiają ci ludzie na mieście, w szkole? Jak to wygląda? Powiedz. Wydaje mi się, że nie jestem jeszcze na tyle rozpoznawalną osobą, żeby ludzie mieli mnie zaczepiać w jakimś innym kierunku, jak na przykład znajomość czy coś takiego. Ale jeśli o szkołę chodzi, no to ludzie wiedzą, że śpiewam, o miasto tak samo, wiedzą, kim jestem, wiedzą, że śpiewam, bo często występuję na różnych imprezach w mieście. Widzieliśmy, honorata wywarła bardzo duże wrażenie swoją osobą. Jeśli wy macie ochotę posłuchać tej młodej, utalentowanej wokalistki, zapraszamy 13 października na godzinę 18 do Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Honorata da tam swój prywatny recital dla wszystkich czytelników portalu zinfo.pl. Dziękuję pięknie Państwu za uwagę. Mówiła dla Państwa Dominika Wajda.